Es wird uns eine Hilfe sein. Będzie to na pewno dla nas pomocne. Wenn wir die Worte des Herrn Jesus in den Gleichnissen über das christliche Bekenntnis zu Rate ziehen. Jeżeli my tutaj zacytujemy i do pomocy weźmiemy słowa samego Pana Jezusa zaczerpnięte z jego podobieństw. Der Jesus hat nach Matthäus 13 anhand von 10 Gleichnissen über das Reich der Himmel das christliche Bekenntnis beschrieben. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 13 rozdziale, Pan Jezus opisał kilka sposobów czy rodzajów tego chrześcijańskiego wyznania. Und der Jesus zeigt in einigen dieser Gleichnissen, i Pan Jezus pokazuje na przykładzie tych kilkoro przykładów, dass er die Echtheit des Bekenntnisses prüft, że on doświadcza prawdziwości tego wyznania. Und diese Prüfung findet nicht im Himmel statt, sondern sie findet auf der Erde statt. A to sprawdzanie czy doświadczenie nie odbywa się w niebie, ale na tej ziemi. Ich möchte nur erinnern an das Gleichnis, wo er seinem Sohn Hochzeit macht. Chciałbym tylko przypomnieć. Gott seinem Sohn Hochzeit macht. Chciałbym przypomnieć o tym podobieństwie, w którym ojciec przygotowywuje wesele swojemu synowi. Einer war hereingekommen, der kein Hochzeitskleid anhatte. I gospodarz stwierdza, że jeden z gości znalazł się na sali weselnej, nie mając na sobie przyodzienia weselnego. Und der Augenblick kommt, wo der Herr es offenbar macht. I nastaje taka chwila, w której Pan to objawia. Und dann wird deutlich, dass er nur ein christliches Bekenntnis hatte. I wtedy objawia się, że człowiek ten miał tylko wyznanie chrześcijańskie, es aber unecht war. Ale ono było nieprawdziwe. Ich erinnere an das Gleichnis in Matthäus 25 von den 10 Jungfrauen. I teraz przypominam to podobieństwo z Mateusza 25 rozdziału o 10 pannach. Sie alle bekannten sich zu Christus. One wszystkie przyznawały się do Chrystusa. Aber es hat sich herausgestellt, dass fünf von ihnen kein echtes, wirkliches, keine echte, wirkliche Beziehung zu Christus hatten. Ale na koniec okazało się, że połowa z nich nie miała prawdziwego, szczerego połączenia z Chrystusem, za wyjątkiem tylko wyznania. Und es wird offenbar. I to zostało potem objawione. Und in dem Augenblick, ich kann nicht sagen, wann das ist. Aber es wird deutlich werden. I w tym momencie nie mogę powiedzieć, w którym to momencie, ale to w którymś momencie zostaje objawione wszystkim. Spätestens beim Kommen des Herrn. I to najpóźniej dzieje się w chwili przyjścia naszego Pana. Dann geht das, was echt ist, in den Himmel. Wtedy wszystko to, co jest prawdziwe, pójdzie razem z nim do nieba. Und das, was unecht ist, bleibt hier. A wszyscy ci, którzy byli nieprawdziwymi wyznawcami chrześcijaństwa, zostają na ziemi. Dann wird offenbar werden, dass ihre Namen ausgelöscht sind aus dem christlichen Bekenntnis. Das zwar für eine Zeit lang der Form nach noch besteht, aber nur noch dem Gericht entgegengeht. Wtedy to objawi się, że ich imiona zostały już wykreślone z tej księgi żywota. To było tylko na pewien okres czasu zapisane, ale w momencie przyjścia Pana tam tych imion w tej księdze nie było.
Diese Gleichnisse zeigen durchweg das, was wir auch in Sardes sehen. Te wszystkie podobieństwa pokazują dokładnie to samo, co oglądamy w tym liście skierowanym do zboru w Sardes. Dass es zwar ein Bekenntnis gibt, że wprawdzie istniało jakieś tam wyznanie, das aber wahr oder unwahr. A te wyznanie było albo prawdziwe, echt, albo nieprawdziwe. Echt oder unecht sein kann. Było szczere albo nieszczere. Und der Herr wird es deutlich machen. A Pan to wtedy objawi. Jetzt zu der Frage nach den Engeln. A teraz przejdźmy do pytania dotyczącego aniołów. Der Jesus spricht hier, dass er den Namen des Überwinders vor seinen Engeln bekennen wird. Pan Jezus mówi, że wyznam imię Jego przed Jego aniołami. Der Herr Jesus nennt öfters Engel seine Engel. Pan Jezus często aniołów nazywa swoimi aniołami. Ich erinnere an Matthäus 16, Vers 27. Przypominam sobie miejsce z Mateusza 16, 27 wiersz. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Matthäus 16, Vers 27. Mateusza 16, 27 wiersz. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. Ich habe für mich die feste Überzeugung, ja sam dla siebie jestem mocno przekonany, dass der Herr Jesus einen Unterschied macht zwischen den gefallenen und nicht gefallenen Engeln. Że Pan Jezus tutaj robi różnicę pomiędzy aniołami, którzy upadli, a tymi, którzy nie upadli. Die gefallenen Engel von 1. Mose 6. Ci aniołowie, którzy upadli, którzy są opisani w pierwszej Mojżeszowej w 6. rozdziale, sind in dem Abgrund verwahrt, zur Untätigkeit verurteilt. Oni są w Hadesie zachowani. Zur Untätigkeit. Sie können nicht mehr wirken. Oni są zachowani tam i oni powstrzymani są od podjęcia jakiejkolwiek działalności. Ich meine, Judas sagt das. Myślę, że i Juda w swoim liście o tym mówi. Vielleicht können wir es auch einmal aufschlagen. Może byśmy to teraz też i otworzyli. Oder ist es 2. Petrus 3? Judas Vers 6, danke schön. To jest list Judy, wiersz 6. Sie haben ihren ersten Zustand nicht bewahrt, ihre eigene Behausung verlassen, Judas Vers 6, und sind zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Die wird der Herr Jesus also nicht mit sich bringen, wenn er kommen wird zum Gericht vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Pan Jezus tych aniołów nie przyprowadzi razem ze sobą, gdy on przyjdzie na sąd przed tym ustanowieniem tysiącletniego królestwa. Und die Engel, die sich in Verbindung mit Satan erhöht haben, um sein zu wollen wie Gott. I aniołowie, którzy w połączeniu ze szatanem wywyższyli się, chcąc być takimi jak Bóg. Die wird der Herr Jesus in Offenbarung 12 aus dem Himmel werfen. O nich czytamy w objawieniu 12 rozdziale, że zostaną przez Pana Jezusa z nieba zrzuceni. Sie werden selbst Gegenstände des Gerichtes werden. I oni sami staną się przedmiotami tego sądu. Und wir wissen, dass Satan vor dem tausendjährigen Reich gebunden wird. A my wiemy, że szatan przed tysiącletnim królestwem zostanie związany. Und nach dem tausendjährigen Reich ewig der Hölle übergeben wird.
a po tysiącletnim królestwie zostanie na całą wieczność wrzucony do piekła. Der Hölle, die bereitet ist für den Teufel und seine Dämonen. Do piekła, które jest przygotowane dla diabła i aniołów jego. Diese gefallenen Engel wird der Jesus nicht meinen. Pan Jezus nie może mieć na myśli tych upadłych aniołów. Weder hier in Offenbarung 3, ani tutaj w tym objawieniu w trzecim rozdziale, noch in Matthäus 16, ani w objawieniu w 16, przepraszam, w Mateusza 16 rozdziale, noch in Matthäus 25, ani w Mateusza w 25 rozdziale, wo die Rede davon ist, dass er kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, gdzie mowa jest o tym, że on przyjdzie z aniołami swymi w chwale. Und auch nicht in der angeführten Stelle in Hebräer 13. I nie, Entschuldigung. Ani też nie są ci aniołowie wymienieni w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Hebräer 12, Vers 22, ja. 12 rozdział, 22 wiersz. Aber vor den nicht gefallenen Engel. Ale przed obliczem tych aniołów, którzy nie upadli, die er bei seinem Kommen zum Gericht mit sich führen wird, których on przyprowadzi tutaj ze sobą, gdy będzie przystępował do sprawowania sądu, vor denen bekennt er den Namen des Überwinders. Przed tymi aniołami on wyzna imię tego, który zwyciężył. Die andere Frage habe ich jetzt leider auch nicht mehr so parat. A odpowiedzi na pozostałe pytania nie mam teraz przygotowanych.